19 dzień kwietnia, Krzysztof Trzosek, witam i zapraszam na urodzinowe wydanie Ekspresu z Edukacji. Logika podpowiada pewne zwycięstwo, ale pierwszoligowe realia bardzo często brutalnie weryfikowały plany faworytów. W dniu urodzin klubu zagramy z Resowią, z którą mamy rachunki do wyrównania, zapinamy pasy i ruszamy w drogę. Strefa spadkowa, najwięcej straconych bramek w lidze i brak zwycięstwa od 3 spotkań. To mówią liczby, ale w rundzie jesiennej były one również po stronie GKS-u Tychy, a ostatecznie z Rzeszowa wróciliśmy bez punktów. Teraz pojedynkiem z Resowią trójkolorowi rozpoczną serię gier z trójką zespołów zagrożonych degradacją do drugiej ligi. Poważne rozpoczyna się przede wszystkim granie, bo do końca sezonu pozostało już tylko 7 kolejek. W ostatnim meczu GKS złapał w końcu oddech, bo Tyszanie wygrali po raz pierwszy od 5 spotkań. Spory wkład w zwycięstwo miał Patryk Mikita, który według kibiców został wybrany MVP pojedynku w Pruszkowie. Długo czekałem na tą szansę, żeby wskoczyć do pierwszego składu. Udało mi się na ten mecz w Pruszkowie zagrać od początku. Dostałem taką szansę od trenera, czekałem bardzo na to długo. Uważam, że spotkanie było w moim wykonaniu dobre. 2 asysty, z czego jestem bardzo zadowolony i rozmawiałem z trenerem po meczu, trener również był z tego zadowolony. Robiliśmy wszystko, żeby się udało i we wcześniejszych spotkaniach, tak? Próbowaliśmy dobrać optymalnie gdzieś tutaj ustawienie, skład, natomiast no, gdzieś w tych wcześniejszych meczach była taka sytuacja, że no coś drużynie nie szło, coś się zablokowało. Wydawało tak się, że po takim meczu z Wisłą Kraków, gdzie ten sukces taki wygrana tam z takim przeciwnikiem powinien nas właśnie tak natknąć, dać pewności siebie, no to było wręcz odwrotnie. Chociaż można powiedzieć, że w tych niektórych meczach, jak na przykład z Arką, graliśmy dobrze, tylko brakowało też trochę szczęścia. No, w futbolu, w piłce takie rzeczy się zdarzają, że zespół po prostu gdzieś tam w różnych okolicznościach no, nie punktuje tak, jakby chciał. Ma lekki kryzys. Myślę, że taki może mieliśmy ten kryzys, chociaż można powiedzieć, że za dużo tych punktów zgubiliśmy, szczególnie jeżeli chodzi o mecz u siebie, tak? Bo to w tamtej rundzie byliśmy zespołem, który praktycznie tutaj z wszystkimi wygrywał, no i te 3 ostatnie mecze nam nie wyszły. Ale też się cieszę, że na wyjazdach punktujemy i ostatnie 4 wyjazdy to praktycznie to 2 zwycięstwa, 2 remisy i z tego na pewno trzeba być zadowolonym. Ale to już za nami. Mam nadzieję, że nie będziemy wracali właśnie do tej przeszłości. Teraz trzeba skupić się na przeszłości, a ta przed GKS-em Tychy rysuje się całkiem dobrze. W najbliższych 3 spotkaniach trójkolorowi zmierzą się z zespołami, które na ten moment znajdują się w strefie spadkowej. Przy Edukacji nie widzą innej możliwości niż komplet punktów w meczach przeciwko Resowi, Podbeskidziu i Zagłębiu. Wydaje mi się, że jakościowo mamy zawodników zdecydowanie lepszych. No zresztą tabela pokazuje, bramki zdobyte, stracone, że tutaj zespół nasz jest zdecydowanie lepszy od tych zespołów. Natomiast no to jest piłka, tak? Czasami decydują niuanse, właśnie to szczęście, czasami kartki, czasami jakieś wary karne i na to trzeba być przygotowanym. Natomiast wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment dla naszego zespołu właśnie, żeby teraz się dźwignąć, pójść do przodu, zapunktować. No bo mamy akurat ku temu możliwości. 2 mecze u siebie, 1 na wyjeździe i trzeba po prostu przede wszystkim wszystko zrobić, żeby ten najbliższy mecz wygrać. Myślę, że to będą cięższe spotkania niż z tymi z góry, no bo zazwyczaj z tymi z dołu się najciężej punktuje i najciężej się gra, więc ale mam nadzieję, że wygramy oba te spotkania i 3 spotkania pod rząd mamy, tak? Z tymi drużynami z dołu, więc chciałbym, żebyśmy z nimi wygrali. Najbliższa okazja będzie już w sobotę, bo do Tychów przyjeżdża Resowia. Pasy z Rzeszowa okupują pozycję w strefie spadkowej i mają najwięcej straconych bramek w lidze. Ich strata do bezpiecznego miejsca wynosi już 4 punkty. Okić gliwa i jest 1-0. W ostatniej kolejce podopieczni Rafała Ulatowskiego przegrali derbowe spotkanie ze Stalą Rzeszów, a w sumie w 3 ostatnich meczach schodzili z boiska pokonani. Musimy przede wszystkim patrzeć na siebie i być bardzo mocno skoncentrowani. Każdy przeciwnik w tej lidze, tu każdy z każdym może wygrać. No, nie wygrali, natomiast przede wszystkim to jest w tej chwili zespół, który szuka punktów, który walczy o utrzymanie. I myślę, wydaje, że taktyką, ale przede wszystkim determinacja w zespole Resowi będzie bardzo duża, no bo zostało 7 kolejek do końca i każda ich porażka dla nich, wiemy co oznacza, tak, że to jest zespół, który może jest w strefie spadkowej i w tej chwili musi zrobić wszystko, żeby się dźwignąć, tak. Także spodziewamy się, że może piłkarsko nie będzie to na najwyższym poziomie zespół, ale na pewno to będzie zespół, który będzie walczył, będzie starał się nam przeszkadzać i będzie robił wszystko, żeby po prostu tutaj jakiś punkt urwać. To będzie na pewno mecz walki, oni też mają już na gardle, grają o utrzymanie, więc to będzie bardzo trudny mecz. W sobotnim meczu do dyspozycji trenera będą już wracający po kartkowej absencji Jakub Budnicki i Bartosz Śpiączka. W Pruszkowie 4 kartonik otrzymał Patryk Mikita, dlatego MVP ostatniego spotkania nie zobaczymy jutro przy Edukacji.
Historia spotkań pisze się już od daty powstania klubu, bo po raz pierwszy z Resowią zagraliśmy w 1971 roku. 10 lat później spotkaliśmy się jeszcze w drugiej lidze i na kolejne starcie kibice musieli czekać aż 40 lat. Od tego momentu cały czas mamy okazję rywalizować na pierwszoligowych boiskach. Ogólny bilans przemawia na korzyść drużyny z Rzeszowa. Piłkarskie życie napisało wyjątkowy scenariusz. 3 lata temu jedną z osób, która organizowała okrągłe urodziny GKS-u Tychy, był obecny prezes Resowi. Z kolei w dniu jubileuszu zagraliśmy z Radomiakiem, który prowadził Dariusz Banasik. Co bardzo ważne, w całej tej historii nigdy nie przegraliśmy meczu w dniu urodzin klubu. To były bez wątpienia najhuczniejsze urodziny w historii klubu. 20 kwietnia 2021 roku GKS Tychy świętował 50-lecie istnienia. Niestety na trybunach zamiast kibiców pojawiła się tylko efektowna oprawa, bo z powodu pandemii koronawirusa mecz był rozgrywany bez udziału publiczności. Głośno i trójkolorowo było jednak przed stadionem, bo kibice podczas meczu zadbali o odpowiedni klimat. Klub również bardzo mocno był zaangażowany w obchody okrągłego jubileuszu. Jednym z głównych punktów była uroczysta gala, produkcja filmu czy przygotowanie wielu dedykowanych gadżetów i materiałów promocyjnych. Krzysztof Bizacki, wychowanek GKS-u Tychy. W dniu celebracji urodzin trójkolorowi zmierzyli się z Radomiakiem Radom. Piłkarze wystąpili w retro koszulkach, a jedną z głównych osób zaangażowanych w organizację jubileuszu był obecny prezes naszego najbliższego rywala, Leszek Bartnicki. Tak, doskonale pamiętam przygotowania i obchody 50. urodzin GKS-u Tychy, Tyski Abraham. Jak mówi się na Śląsku, na 50. urodziny. Plany co prawda były dalekosiężne, miał przyjechać jakiś zagraniczny rywal, ale no niestety wówczas panowała na świecie pandemia koronawirusa. Mecze odbywały się bez udziału publiczności. Pamiętam nasze starania w rozmowach z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, z Telewizją Polsat, a także z Radomiakiem, abyśmy mogli nasz mecz ligowy zagrać wyjątkowo we wtorek, a więc równo 20 kwietnia 2021 roku. Cóż, chyba jedyny raz w historii, kiedy widziałem na stadionie kartoniadę bez udziału kibiców, bo pamiętam, jak fani GKS-u Tychy pięknie udekorowali trybunę właśnie w takie złoto-srebrne liczby 1971. Pamiętam też oczywiście sam mecz, bo to było spotkanie bardzo ważne dla losów ligowej tabeli. Mierzyliśmy się wówczas z Radomiakiem. Wygrana 1-0 w końcówce pierwszej połowy. Faul Damiana Jakubika na Szymonie Lewickim. Rzut karny zamieniony na gola przez naszego kapitana Łukasza Grzeszczyka. Wygrana 1-0. Pamiętam też doskonale, że wówczas drużynę Radomiaka prowadził Dariusz Banasik. Czerwoną kartkę zobaczył Mateusz Radecki. W składzie drużyny z Radomia grał też Patryk Mikita. Bardzo ważny mecz, bardzo ważne zwycięstwo. Zwycięstwo, które pozwoliło, że ta wiosna 2021 roku była na pewno pamiętna dla kibiców, bo zakończyła się 3. miejscem w tabeli. Zakończyła się tym, że do miejsca dającego bezpośredni awans do ekstraklasy wówczas GKS Tychy stracił tylko 2 punkty. Cóż, taki dorobek 63 punktów w ostatnich sezonach zawsze dawał bezpośredni awans. Wtedy się nie udało. Niestety przegrane w rzutach karnych baraże o ekstraklasę. A szkoda, bo pewnie ten awans do ekstraklasy byłby takim najlepszym prezentem na 50. urodziny klubu. Ale jeszcze raz wracam myślami do tego spotkania. Pamiętam, że drużyna zagrała w okolicznościowych strojach, w koszulkach bez reklam, z dużym herbem na piersiach. Pamiętam, że mogliśmy liczyć na doping słyszalny spod stadionu licznej grupy tyskich kibiców, którzy też przygotowali oprawę pirotechniczną. Także no, urodziny zakończone bardzo ważnym zwycięstwem, choć oczywiście szkoda, że przez pandemię nie można było zaprosić na te urodziny zbyt wielu gości. No ten czas to był trudny czas, bo to były czasy COVID-a, więc no na pewno z takich dziwniejszych spraw, no to, że siedzieliśmy na trybunach wtedy ławką rezerwowych, to było takie najdziwniejsze moim zdaniem. No i co, no przegraliśmy to spotkanie. Grzeszczyk strzelił bramkę z karnego, a my dostaliśmy 2 czerwone kartki. No miło nie wspominam, bo przegraliśmy ten mecz, tak? Natomiast tak jak mówimy, życie pisze różne scenariusze. Ja się cieszę teraz, że jestem trenerem GKS-u Tychy.
Pamiętam tamten mecz, była przegrana 1-0. Jeszcze mogę przypomnieć, że Radi, który jest u nas, wtedy strasznie mnie zdenerwował, bo dostał w pierwszej połowie czerwoną kartkę od sędziego Małyszka, też nam znanego, także wszyscy się gdzieś tutaj co chwilę spotykamy w różnych rolach. Natomiast teraz jesteśmy tutaj, czujemy się dobrze, zrobimy wszystko, żeby właśnie dla kibiców na obchody urodzin też zrobić im prezent i sobie prezent w postaci wygranej i po prostu będziemy chcieli jak najlepiej zagrać. W czasie swojej 53-letniej historii testy piłkarze w dniu założenia klubu wybiegali na boisko do tej pory 9 razy. Mecz z Resewią będzie 10. takim ligowym spotkaniem. Tyszanie nie przegrali żadnego z dotychczasowych jubileuszowych meczów. 7 spotkań zakończyło się zwycięstwami, a pozostałe 2 podziałem punktów. Jedynym trenerem, który prowadził GKS Tychy w 2 urodzinowych meczach, był Ryszard Tarasiewicz. Pojedynki z Górnikiem Łęczna i Puszczą Niepołomice zakończyły się zwycięstwami Tyszan. Nazywane są legalnym dopingiem, bo regenerują po wysiłku i kontuzjach. Komory hiperbaryczne są stosowane przez sportowców na całym świecie. Ambasadorami tlenoterapii bez wątpienia mogliby zostać Cristiano Ronaldo, Iga Świątek czy Michael Phelps. Teraz z takich zabiegów korzystają piłkarze GKS-u Tychy i efekty widać już po pierwszej wizycie. To jest tlenoterapia hiperbaryczna. Polega na tym, że kondycjonujemy organizm i poprawiamy wydolność, szybciej regenerujemy się po kontuzjach, po urazach, po przemęczeniach, używając do tego tlenu hiperbarycznego w stężeniu 1,33 atmosfery. I stężenie tlenu jest między 95 a 98%, czyli dużo wyższe niż to, którym oddychamy na zewnątrz. No i taki tlen hiperbaryczny ma właśnie takie zastosowanie, ma takie właściwości, że przenika lepiej do naszej krwi i do wszystkich innych płynów ustrojowych, dlatego jest to taka turboregeneracja. I w sporcie ma zastosowanie duże. WADA nazwało komorę legalnym dopingiem, właśnie dlatego, że natlenia mięśnie w taki sposób, w jaki nie mogłyby być natlenione, kiedy oddychamy normalnie. I oprócz tego właśnie w takim rzeczywiście przyspieszonym tempie regeneruje organizm sportowca po kontuzjach, urazach. Poprawia się koncentracja, być może szybkość decyzji na przykład na boisku może też na to wpłynąć. Natomiast właśnie po kontuzjach, po urazach, po przemęczeniach pomeczowych czy potreningowych, żeby szybciutko wrócić do najwyższej formy. Po tych ciężkich treningach, jeszcze teraz zagramy co 3 dni tak naprawdę mecze, no to organizm się gdzieś szybciej regeneruje, no i zawodnik jest w stanie wrócić do 100% formy. Na komorę dopiero zacząłem przychodzić w momencie, gdy GKS podpisał umowę, więc wcześniej nie miałem możliwości w ogóle skorzystać z komory, ale od kiedy złapałem kontuzję, przychodzę regularnie. Na pewno dużo mi pomogło w rehabilitacji, w szybciej regeneracji organizmu, więc na pewno jestem zadowolony. Zabieg trwa 70 minut, więc jest to wystarczający czas, żeby na przykład uciąć sobie drzemkę, co jest bardzo wskazane w komorze, dlatego że godzina drzemki w komorze hiperbarycznej jest porównywalna z 3-4 godzinami snu normalnego, jeśli chodzi o poziom regeneracji takiej wewnątrzkomórkowej. W czasie sesji można wziąć sobie do komory książkę, można wziąć tablet, można po prostu właśnie zasnąć, słuchając sobie muzyki relaksacyjnej, więc oprócz tego, że te wszystkie procesy biochemiczne w organizmie się dzieją, to jest to też takie mocno wyciszające i relaksujące dla układu nerwowego po prostu. Cristiano Ronaldo ma w domu taką komorę, na przykład można sobie taką komorę kupić, bo to są łagodne ciśnienia, czyli bezpieczne, rzeczywiście też z mniejszą ilością przeciwwskazań, w zasadzie bez żadnych skutków ubocznych.
Michael Phelps, Iga Świątek, Robert Lewandowski, oni wszyscy z tego korzystają, więc to jest już takie, no, bardzo często spotykane. Fajnie, że mogę w taki sposób wspomóc piłkarzy GKS-u Tychy. Na koniec zapraszamy do udziału w konkursie. Pierwsza osoba, która wskaże przybliżoną frekwencję w trakcie urodzinowego meczu, otrzyma podwójne zaproszenie do strefy VIP na kolejne domowe spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec. Maksymalnie można pomylić się o 200 osób. To już na dziś tyle. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w poniedziałek.